Witam, jestem Natalia Murek, przyjmująca Impeta Wrocław. Mam lat 18, nareszcie. I to jest mój pierwszy rok tak naprawdę w polskiej lidze siatkówki. Przede wszystkim jest duży przeskok między siatkówką juniorską a seniorską. Ja też się muszę trochę do tego przyzwyczaić, trochę inaczej do tego wszystkiego podejść, a nie tak jak ja to zwykle, czyli w gorącej wodzie kąpana. Już bym chciała wszystko, już zgarniać najlepiej wszystkie możliwe nagrody, zdobywać, nie wiem, ja też muszę stonować trochę. To właśnie ta juniorka wychodzi ze mnie w dalszym ciągu. No ale bardzo się też cieszę, że w tak młodym wieku mogę już grać w profesjonalnej lidze. Agata zawsze była moim takim autorytetem siatkarskim, że tak powiem kobiecym, ponieważ męski autorytet to chyba każdy wie i nawet nie muszę mówić, kto jest moim autorytetem. Owszem, mam nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek spotkam się z Agatą Sawicką w klubie i będzie mogła mi powiedzieć, tak jak pan mówi, mała, dobrze, do przodu, a że mamy cechy wspólne, to uważam to za najpiękniejszy komplement, jaki mogłam po prostu dostać w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Oczywiście nie jest tak, że tata mnie nie wspiera, aczkolwiek jest moim największym krytykiem i zarówno największą motywacją. No i też miło mi słyszeć, że taty się nie wypra, aczkolwiek ani on, ani ja nie widzimy tego podobieństwa między sobą. Nie wiem, ile jeszcze nam czasu zejdzie, żeby to zobaczyć, ale no dziękuję. Powoli tam zaczyna do mnie jednak to docierać, że no jesteśmy tam w ruchach chociaż podobnie. Tak, nie tylko jest medialnym milczkiem, generalnie nie mówi za wiele, ale jak już coś powie, to naprawdę przysięgam, że ręce składają się do oklasków. Gratuluję tato, jeśli to oglądasz, a na pewno będziesz to oglądał. No tak, rzeczywiście na te zdecydowanie takie późniejsze lata, że tak powiem, te po 30, zaczął się bardziej też otwierać i mam nadzieję, że to też trochę przeze mnie, bo ja go do tego nakłaniam, żeby wyszedł do ludzi, żeby trochę więcej życia tam włożył w to wszystko. No i widzę, rzeczywiście widzę postępy i trzymam kciuki za ciebie, tato, dalej. Jedziesz tam. Lubię bardzo śpiewać i nie tylko pod prysznicem, ale kiedyś za czasów SMS-u prowadziłam jeszcze wszystkie gale i tam właśnie swój, że tak powiem, talent artystyczny spełniałam za każdym razem. Monika Bociek to naprawdę moja dobra koleżanka, wręcz mogłabym powiedzieć, że przyjaciółka, pomimo tego, że teraz jesteśmy w innych klubach, utrzymujemy ze sobą stały kontakt. Potrafiła mnie, że tak powiem, wziąć pod swoje skrzydła, bo jednak była trochę starsza na tej kadrze, nie odepchnęła mnie, nie powiedziała spada, jesteś młoda, tylko zdecydowanie pomogła i też miałyśmy dużo wspólnych tematów, bo tak naprawdę i ona i ja mamy coś, co się nazywa, że tak powiem, presją nazwiska, więc od tego się tak w sumie chyba zaczęło i utrzymuje się do tej pory. Chcę pobić mojego tatę, który gra do 40, ja bym chciała do 41 w takim razie, bądź 42. Zobaczymy, jak to wyjdzie zdrowotnie i tam z dziećmi po drodze, nigdy nie wiadomo, ale to jest mój cel. Moje hobby to zdecydowanie granie na nerwach rodziców. Uwielbiam to robić, uwielbiam dzwonić do nich, przeszkadzać im w każdej możliwej chwili, którą spędzają przede wszystkim razem i przypominać im, że mają córkę trochę dalej, ale mają. Zdecydowanie to nie był mój tata. W zasadzie nigdy nie nakłaniał mnie do grania w siatkówkę, więc wręcz, że tak powiem, mówił, że to ciężki chleb i ja sama to wybrałam. Moim pierwszym trenerem był Paweł Bielak z SPS-u Politechniki Częstochowskiej. Tak naprawdę tam stawiałam pierwsze kroki i tak naprawdę całą miłością do siatkówki właśnie zaraził mnie ten trener. No a następnym już trenerem, którego na pewno nie zapomnę do końca życia, bo kiedy raczkowałam, bo tak naprawdę raczkowałam, to on nauczył mnie chodzić i był to trener Wiesław Popik, z którym do tej pory mam naprawdę świetny kontakt i zawsze będę wspominała idealnie czasy juniorki, bo właśnie to były pod jego okiem.